Witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie. 12 listopada obchodziliśmy rocznicę urodzin Tadeusza Borowskiego, pisarza, poety, który no niestety był najprawdopodobniej z samobójczą śmiercią w wieku 29 lat. Jest to postać bardzo ciekawa i wybitna dla polskiej literatury z wielu powodów, ale na pewno spotkaliście się lub zetkniecie się z Tadeuszem Borowskim, jego opowiadaniami obozowymi w literaturze wojny i okupacji. Są to bardzo wstrząsające teksty opowiadające o tym, do czego zdolny jest człowiek, jak funkcjonuje tak naprawdę nasza cywilizacja i w ogóle jak to się stało, że doszło do tak ogromnego cierpienia i zagłady tak naprawdę prawie całego narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Jak wspomniałam, Borowski to również poeta. On urodził się w roku 1922. Urodził się w Żytomierzu, czyli na terenach dzisiejszej Ukrainy. Znalazł się tam, ponieważ jego rodzice zostali zesłani. Spotkali się w Warszawie dopiero w czasie II wojny światowej. Borowski miał jeszcze brata. Po 2 latach dotarła również matka. To bardzo uzdolniony młody człowiek, który najpierw kończył gimnazjum w Warszawie, a później, kiedy wybuchła już wojna, studiował na tak zwanych tajnych kompletach. Były to takie spotkania, nieformalne spotkania, które odbywały się w mieszkaniach byłych profesorów, byłych wykładowców, a także uczniów, na których no właśnie omawiano lektury, czyli robiono to, co dzisiaj robi się na salach wykładowych, tak, na zajęciach czy w szkole. Wówczas było to oczywiście zakazane. Kolejne losy Borowskiego no mają taki przebieg, że Borowski zostaje aresztowany i trafia do obozu w Oświęcimiu, do Auschwitz. Podobnie jak jego ukochana, czyli Maria Raubow, z którą był związany właśnie jeszcze w czasie wojny. Tę historię ich miłości nazywa się taką współczesną wersją Tristana i Izoldy, bowiem no w zasadzie nic nie wskazywało na to, że ci bohaterowie się kiedykolwiek zejdą, a to się na szczęście udało. Borowski zostaje przewieziony do obozu na terenie Niemiec, potem trafia również do Dachau, skąd 1 maja 1945 roku zostaje jakby uwolniony, wyzwolony przez amerykańskich żołnierzy. Wówczas trafia do tak zwanego obozu przejściowego, to się z angielskiego ze skrótu nazywa obóz dla DP-sów. Tam oczekuje tak naprawdę na informacje o swojej rodzinie, tak? Na dokumenty, które umożliwia mu powrót do Polski. Do Polski wraca i, moi drodzy, spotyka się ze swoją ukochaną Marią w roku 1948. Pobierają się też parę lat później, urodzi im się córeczka Małgorzata. Niemniej jednak Borowski angażuje się w taką działalność komunistyczną, zresztą jego utwory były przez komunistów jak gdyby bardzo hołubione, dlatego że w nich można odczytać bardzo taki krytyczny obraz nazistów. Myślę, że ta koncepcja Borowskiego była o wiele, wiele szersza. I jedną z przyczyn jego próby, jego samobójstwa podaje się właśnie to, że on w pewnym momencie no, uświadomił sobie, co uczynił, wstępując do partii komunistycznej i dając się tak naprawdę trochę wmanewrować w tę całą politykę partii, która uczyniła z niego taką sztandarową postać pisarza, poety, który właśnie sprzeciwia się, głosi swój sprzeciw wobec hitlerowców, wobec nazistów. Tak jak wspomniałam, Borowski popełnia samobójstwo, truje się gazem, kilka dni później umiera. W prasie oczywiście pojawiają się informacje, że był to wypadek, natomiast jego przyjaciele no, potwierdzili, prawda, że raczej nie mieliśmy do czynienia z wypadkiem, tylko ze świadomą tutaj decyzją. Także poeta, pisarz odchodzi w roku 1951, tak jak wspomniałam, w wieku 29 lat. Jest to los dość tragiczny, pokazuje konsekwencje przeżycia obozu, z którego no, mało kto wychodzi nie poharatany, że tak powiem, tak, przez doświadczenia. Nas najbardziej interesuje taki zbiór opowiadań zatytułowanych Pożegnanie z Marią, który został opublikowany w roku 1947. I te opowiadania z Marią, ten cykl opowiadań można podzielić na tak gdyby takie trzy części tematyczne. Otóż pierwsze opowiadanie, to właśnie tytułowe, Pożegnanie z Marią. Akcja tego utworu rozgrywa się jeszcze przed aresztowaniem
głównego bohatera, który ma na imię Tadek, więc te związki z biografią samego Borowskiego są tutaj dość czytelne i dość świadomie przez autora podjęte. Później mamy kilka opowiadań, które zaliczamy do takich opowiadań obozowych. To jest między innymi opowiadanie U nas w Auschwitzu, Proszę Państwa do gazu, Dzień na Harmenzach. I w końcu Bitwa pod Grunwaldem, czyli opowiadanie, którego akcja toczy się już w tym obozie dla DP-sów. Jeżeli chodzi o opowiadanie Pożegnanie z Marią, ono jest bardzo interesujące ze względu na to, że pokazują tak naprawdę narodziny człowieka zlagrowanego. To jest pojęcie, które będzie Wam towarzyszyło przy omawianiu opowiadań Borowskiego. I człowiek zlagrowany to jest taki człowiek, który po prostu przystosował się do życia w obozie. Oczywiście ponosi tego pewną cenę. Tak? Tą ceną jest utrata, no, najprościej mówiąc, człowieczeństwo, utrata wszelkich wartości. Na pewno będziecie dyskutować na temat tego, czy Tadek, bohater opowiadań, jest bohaterem zlagrowanym, czy nie. Czytelnicy opowiadań nie mieli wątpliwości, ponieważ bardzo szybko po opublikowaniu tych opowiadań wydali wyrok na Borowskim i powiedzieli, utożsamili tak naprawdę bohatera, narratora tych opowiadań z samym Borowskim. Borowski owszem w obozie był, obóz przeżył, ale ci, którzy go pamiętali z tamtych czasów, mówili, że był zupełnie inną postacią niż ta wykreowana na potrzeby literatury. Tak? Czyli sam fakt, że Borowski jak gdyby dał swojemu bohaterowi własne imię, wyposażył go w biografię podobną do siebie, tak? Bo również Tadek ma ze sobą debiut poetycki, Tadek ma również dziewczynę, Marię, ale zrobił to na pewno w sposób bardzo świadomy. To znaczy Borowski miał pewną taką koncepcję, która mówiła, że nikt, kto przeżył obóz, tak naprawdę, albo inaczej, każdy, kto przeżył obóz, zrobił to czyimś kosztem. Także Borowski uważał, że jest to winien tak naprawdę tym wszystkim, którzy no, nie mieli tyle szczęścia i z obozu po prostu nie wyszli. Będzie to dość ciekawy sposób takiej polemiki, który uruchomi się w momencie, kiedy Gustaw Herling-Grudziński opublikuje utwór zatytułowany Inny Świat. Ale o tym porównaniu Innego Świata z opowiadaniami Borowskiego powiem jeszcze przy innej okazji. Tak jak wspomniałam, Pożegnanie z Marią toczy się w Warszawie, w okupowanej Warszawie. Mamy luty i jesteśmy w mieszkaniu, które znajduje się przy takim składzie budowlanym, gdzie pracuje Tadek, który no oprócz tego, że jest poetą i studiuje na tajnych kompletach, to również no między innymi handluje. Handluje ze wszystkimi, z kim się da, handluje także z Niemcami. Jego narzeczona, jego dziewczyna Maria, również studentka, na przykład rozwozi bimber, tak? I to jest przykład na to, że Polacy po prostu muszą sobie w pewnych okolicznościach poradzić. Zresztą nie tylko Polacy, bo to jest kwestia ogólnoludzka. Jeżeli się chce przeżyć, to po prostu trzeba kombinować, trzeba czasami kraść, tak? I to są ludzie, którzy są oczywiście tą elitą, są wykształceni, czytają. Maria przygotowuje Szekspira, tak? Jadąc rozwieźć bimber, mówi, że weźmie ze sobą Szekspira, którego ma przygotować na kolejne zajęcia. Czyli pokazuje ten świat pokazuje takie rozdarcie tych młodych ludzi między właśnie tą sferą, byśmy powiedzieli, takiej literatury, sztuki, tą sferą duchowości, a zwykłym prozaicznym sposobem na to, żeby po prostu mieć za co żyć, mieć za co przeżyć. Opowiadanie Pożegnanie z Marią tak naprawdę toczy się w ciągu jednej doby, bo no, mamy wieczór, potem ranek i kolejny dzień, kiedy to Maria wychodzi rozwieźć ów bimber, natomiast na ulicach trwała panka i Tadeusz cały czas się obawia, co z Marią, ponieważ ona nie wróciła. Jedną z ciekawszych bohaterek, która się pojawia w tym opowiadaniu, jest stara doktorowa, jest Żydówka, która w pewnym momencie zajeżdża ze swoim całym dobytkiem, ponieważ udało jej się wydostać z getta i ona w pewnej chwili, ponieważ no jest taką przyjaciółką, znajomą tutaj kierownika tej firmy budowlanej, to może liczyć na to, że on po prostu ją przechowa. Niestety czy stety, no trudno to jakby ocenić, doktorowa pod koniec tego opowiadania decyduje się powrócić do getta, powrócić do swojej rodziny, ponieważ otrzymała telefon, że jakieś interesy zatrzymały jej zięcia i jej córkę w getcie, dlatego ona decyduje się tam wrócić, no co oznacza oczywiście pewną dla niej
dla niej śmierć, bo niedługo zacznie się likwidacja getta, tak? Zaczną się wywózki do Treblinki. Niewielkie są szanse, że doktorowa przeżyje. Ciekawą postacią jest również młoda kobieta, która pojawia się na tym weselu, tak? Weselu, które trwa tak naprawdę w tym magazynie, tak? Koło składu. Otóż jest to też dziewczyna żydowskiego pochodzenia, tak? Piękna śpiewaczka, która wspomina swoją przeszłość, ten moment, zanim została przez Niemców uznana za takiego pod człowieka, za kogoś, kto nie godzien jest żyć. Pożegnanie z Marią, ten tytuł sugeruje, że właśnie będziemy mieli do czynienia z jakimś rozstaniem. I owszem, Tadej spełnia się jakby najgorsze przeczucie tatka, czyli Maria zostaje złapana podczas łapanki i ostatnia scena utworu to jest takie ich pożegnanie, kiedy to Maria stoi na wozie wśród innych uprowadzonych, wśród innych złapanych ludzi, no i Tadeusz żegna się z nią w zasadzie takim spojrzeniem, mówiąc na końcu w bardzo taki brutalny i odhumanizowany sposób, że jak się później dowiedziałem, Marię gdzieś zawieziono do obozu nad morzem, tam zagazowano i przerobiono na mydło. To są zwroty, które są, jak widzicie, takimi zwrotami bezosobowymi. Zawieziono, przerobiono, zagazowano. Tak, w tym sensie, jak gdyby narrator, no i jednocześnie główny bohater tego opowiadania stara się, jak gdyby, odhumanizować Marię. Oczywiście to nie jest prawda, że ona zginęła w tym obozie, bo w kolejnych opowiadaniach jesteśmy, na przykład śledzimy ich korespondencję w opowiadaniu u nas w Auschwitzu. Natomiast warto się zastanowić, dlaczego tak narrator postąpił, dlaczego tak o niej pomyślał, dlaczego tak o niej powiedział. I tutaj ujawnia się pewnego rodzaju już wspomniana przeze mnie dwoistość tych bohaterów. Dwoistość tego świata, tego życia podczas okupacji, w okupowanej Warszawie. Że z jednej strony tak naprawdę, no zastanówcie się, co mógłby zrobić Tadeusz, widząc ukochaną na tym wozie. No mógłby oczywiście do niej podbiec, tak? No ale ryzykowałby wtedy własne życie. W tym momencie on dokonuje pewnego rodzaju wyboru, tak? On żegna się z nią, żegna się jak gdyby tak metaforycznie odcinając się od tych wszystkich uczuć. Od tego, żeby chcieć po prostu po ludzku z tą kochaną Marią być. On musi to zrobić, żeby przeżyć, tak? Natomiast to jest coś, o czym powiedziałam, tak? Że jest to ogromna cena, jaką ten człowiek poniesie za to, że zrezygnuje z uczuć, zrezygnuje z miłości, tak? Że pozwoli na to, żeby Maria z jego życia zniknęła. No ale jest to pewnego rodzaju wybór i to wybór tragiczny, do którego to wyboru ludzie w czasie II wojny światowej, a zresztą w każdym kataklizmie, w każdej dramatycznej sytuacji, no niestety stają przed takimi trudnymi wyborami. Oczywiście najbardziej by nam odpowiadało, prawda, gdyby zginął razem z Marią, gdyby próbował ją ratować. Tak naprawdę oczywiście nie nam oceniać, tak, te decyzje, chociaż no, z drugiej strony jest to pewnego rodzaju kreacja literacka. Taka sytuacja najprawdopodobniej oczywiście w utworze, w realnym świecie nie miała miejsca, natomiast Tadeusz Borowski jakby świadomie pokazuje pewnego człowieka na skraju jakiejś decyzji, jakiegoś trudnego wyboru. Tak się oto kończy ta historia i rodzi nam się właśnie Tadek, który nie będzie miał już nic do stracenia, będzie skupiony na tym, żeby przeżyć. Czasami właśnie będzie starał się to robić nawet no, czyimś kosztem. Ale o tym i o opowiadaniach obozowych opowiem już w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.